Dzień dobry, witam Was kochani na kolejnym live z książką w lesie. Dzisiaj takie trochę spotkanie z okazji Dnia Taty, a trochę niekoniecznie. Będzie to książka dedykowana tatusiom, ze względu na to, że w naszej społeczności mamy głównie panie, a także uczniów. A ponieważ zbliżają się wakacje, to będzie taka polecajka na wakacje dla naszych nastoletnich uczniów. Jesteśmy już na żywo od jakiegoś czasu. O, dopiero teraz widzę, że weszła nam pierwsza osoba. I kolejna, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy znowu nową scenerię. Nie wiem, czy zauważacie, że staram się co spotkanie jakieś nowe miejsce znaleźć. Dzisiaj jestem zadowolona z tego miejsca, bo chyba pierwszy raz tak fajnie widać po prostu, w jakich ładnych przestrzeniach się znajdujemy. Dajcie znać, kochani, czy widać i słychać. Ja sobie tutaj spojrzę, czy nasze komentarze są widoczne. O, super! Cześć, Gosieńko. Marcin też mi dał znać, że widać. Słuchaj, super, wspaniale. Kochani, zatem zapraszam Was do naszej czarodziejskiej przestrzeni z książką w lesie i w górach. Tak jak już powiedziałam, dzisiaj z okazji Dnia Taty takie spotkanie, ale no niekoniecznie książka dedykowana tatusiom, chociaż byłoby cudownie. Cześć Anitko, gdyby tatusiowie z nastoletnimi swoimi dziećmi może właśnie taką książkę lub wybrane opowiadania z niej przeczytali. Zatem dzisiaj przed nami gorzka czekolada, tak jak na zapowiedziach w relacjach już dałam znać, i inne opowiadanie o ważnych sprawach. Jest to zbiór opowiadań wydany przez Pruszyńskiego, przy którym także pracowała Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. Ciekawa jestem, czy znacie ten zbiór. Nie przeczytałam wszystkich opowiadań, ale już sam spis treści i te, które przeczytałam, dają mi taki obraz, że jest to książka warta polecenia. Z pewnością teraz macie takie zajęcia ze swoimi uczniami, w których być może pojawiają się jakieś polecajki na wakacje do czytania. Widziałam, że grupy nauczycielskie po prostu na Facebooku pękają w szwach od takich różnych propozycji. I cudownie, bo to jest chyba czas, kiedy w końcu można zarazić uczniów czytaniem, bo lektury niekoniecznie spełniają tę rolę. My jesteśmy już po takim spotkaniu z moimi dzieciakami, w którym to oni sami sobie polecali lektury i jak zwykle to jest najlepszy sposób, bo takie polecenie działa. O, Anita napisała, że zna. To super, aczkolwiek trochę szkoda, bo nic nowego się nie pojawi. Ale przynajmniej to już po prostu będę miała taką bratnią duszę, którą mam nadzieję, że też polecasz. Daj znać właśnie, czy według Ciebie jest to dobry pomysł. Super, dziękuję za życzenie miłego poranka. Tak, będzie bardzo miły, bo spędzony z Wami, z książką i w cudownym miejscu. Kochani, dlaczego polecam ten zbiór? Ponieważ po pierwsze jest to zbiór opowiadań. Zatem bardzo przyjemna forma do tego, żeby już na lekcji dać jakąś taką zajawkę, kawałek czekolady po to, aby zachęcić do przeczytania całej tabliczki. Poza tym dotyka wartości. Dla mnie to jest ogromnie ważne. Wartości bardzo ważnych, takich, które no, mogą się niektóre wydać już zapomnianymi, ponieważ na przykład pojawia się tutaj przyzwoitość, solidarność, sprawiedliwość, przyjaźń, ale także takie, z którymi na pewno nasi uczniowie są za pan brat. Szacunek, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, wolność, optymizm, przyjaźń, solidarność, piękno, mądrość. W książce przyświeca hasło Heraklitus Efezu, charakter jest przeznaczeniem. Charakter jest przeznaczeniem, ale nad charakterem możemy pracować przede wszystkim nad tym, aby go kształtować, a książki są do tego cudownym materiałem. Dzień dobry, panie Robercie, jasne, że można z kawą, można z wodą, można z zupą, z owsianką. Pani Maja Graczek jest tutaj z nami, mama mojej dawnej uczennicy kochanej. Super, bardzo mi miło.
Dzisiaj wybrałam opowiadanie pod tytułem Rajski ptak, dlatego że tata pojawia się tutaj jako główny bohater. Nie wiem, czy tutaj tak dobrze widać, bo trochę zaszło słońce. Ja coś tak postaram może o troszeczkę... Czy da się coś rozjaśnić? Chyba nie, nawet chyba pogorszyłam sprawę. Oczywiście. Dobra, może będzie ok. Poza tym najważniejsze, żeby było słychać. Zatem przyzwoitość tutaj się pojawi jako właśnie ta wartość dowodząca. Każde opowiadanie właśnie jest w taki sposób skonstruowane, że przyświeca mu jakaś jedna wartość, na której się koncentrujemy. Jest ona po prostu na początku opisana. No i na przykład tutaj właśnie się przenosimy teraz do opowiadania pod tytułem Rajski ptak. Tak jest ilustrowana. Minimalistycznie i bardzo mi się to podoba. I tutaj na początku opowiadania mamy wyjaśnioną daną wartość. Przeczytam. Przyzwoitość to poczucie obowiązku moralnego i praktykowanie takich zachowań, które służą dobru, a nie krzywdzą. Zawierają się w niej wszystkie inne wartości moralne. Człowiek przyzwoity szanuje innych, jest uczciwy i odpowiedzialny. Umie być solidarny i sprawiedliwy, odważnie broni swojego zdania, innych ludzi, ważnych idei i spraw. Można na nim polegać. Nie rani, nie wykorzystuje, nie upokarza innych, zawsze przyświeca mu dobra wola wobec ludzi, zwierząt, świata. Przyzwoitość jest zaprzeczeniem egoizmu, nieuczciwości, cynizmu, bezwzględności, wyrachowania, tchórzostwa. Bywa trudna, ale zawsze należy do niej dążyć. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że te wartości są tutaj wyjaśnione. Oczywiście my bylibyśmy w stanie je zdefiniować, ale sądzę, że nie aż tak szeroko, ponieważ to jest to książka, którą chciałabym właśnie polecać też moim uczniom. To cudownie, że te wyjaśnienia znajdują się na początku, bo pomagają przy takiej samodzielnej lekturze i są albo super zaproszeniem do tego, co się będzie działo w środku, albo cudownym podsumowaniem danego opowiadania. I dzisiaj będzie takie spotkanie, w którym właśnie przeczytamy sobie jedno z opowiadań Rajski ptak. Dlaczego akurat to wybrałam? Dlatego, że pojawia się tutaj no wartość trochę zapomniana, taka może niemodna, nie jakaś taka z pierwszych okładek gazet. Pojawia się tutaj temat dorastania, temat końca szkoły i początku wakacji. Pojawia się tata, aczkolwiek no tata tutaj w takiej smutnej, niechlubnej roli, ale pojawiają się takie sytuacje w życiu i tutaj no temat jest taki gorzki. Gorzki, ale warty przedyskutowania. Jest tutaj temat zauroczenia, radzenia sobie z wyjściem takiego przełomu właśnie z dzieciństwa do etapu nastolatka. Dlatego myślę, że tutaj końcówka szkoły podstawowej to jest taki dobry moment, tak od szóstej klasy w górę, żeby po prostu naszym uczniom polecić tę książkę. Zatem nie przedłużając, zanurzymy się w tym opowiadaniu. Także pojawia się temat marzeń. Jak wiecie, bardzo lubiany przeze mnie, aczkolwiek tutaj no, to marzenie było realizowane w taki sposób, że krzywdziło innych. I to myślę, że też warto poruszyć przy temacie marzeń i celów, aby one były tak skonstruowane, żeby były, jak to się teraz ładnie nazywa, ekologiczne dla naszego otoczenia. Niekoniecznie chodzi mi tutaj tylko o przyrodę, aczkolwiek także, ale dla naszego otoczenia najbliższych ludzi, z którymi żyjemy. W swojej skórzanej kurtce z frędzlami ojciec przypominał egzotycznego ptaka. Frędzle powiewały przy każdym ruchu, a metalowe ćwieki połyskiwały groźnie. Przechodził przez dom, stukając ciężkimi butami, wyprowadzał z garażu motor i wyjeżdżał majestatycznie przez otwartą bramę, niczym wojownik wyruszający w daleką drogę. Gdy przeczytałam ten fragment pierwszy raz, od razu po prostu przypomniała mi się wizja ojca, jakiego malował Schulz w swoich opowiadaniach, w sklepach cynamonowych. Taka po prostu wstawka. Z początku droga wcale nie była daleka. Ojciec jeździł za miasto, gdzie razem z kolegami podziwiali swoje maszyny, a dyskusje o momencie obrotowym i firmowych butach ciągnęły się w nieskończoność, bo o czym innym mogli rozmawiać? Zawsze o tym marzył, powiedziała mama, śledząc wzrokiem oddalający się motor. Wiedziałem o tym.
Od dziecka interesował się jednośladami i czytał wszystko na ich temat. A kiedy założyliśmy łącze internetowe, godzinami surfował po stronach i forach, ale wtedy miał jeszcze czas, aby posiedzieć ze mną. Kiedy uczyłam się angielskich słówek i starannie mnie ze wszystkiego odpytać. Czasami siadaliśmy razem do komputera i przeglądaliśmy angielskie strony. W ten sposób opanowałem całość słownictwa związanego z motorami i choć nie przydawało mi się ono do niczego w szkole, byłem z tego niesłychanie dumny. Mama przyglądała się nam z pobłażliwym uśmiechem i nic nie wskazywało na to, że niebawem wszystko się zmieni. Wtrąciłam wam tutaj taki kontekst Schulza i ojca pokazanego przez niego, aczkolwiek no, później się jakby role zamienią, to znaczy, bo u Schulza zawsze ten ojciec jest mężczyzna jest w takiej roli właśnie takiego rajskiego ptaka, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, takiej postaci z marzeń, takiej wolnej i dobrej, niewładczej. Natomiast kobieta jest przedstawiona, wiadomo, jako ta taka, ta, która go tak poniża. Natomiast tutaj no, ta mama nie będzie w takiej roli. I tutaj ta wizja taty, który jest taki cudowny, który realizuje swoje marzenia, ma swoje pasje i ma czas dla swojego dziecka, później się bardzo, bardzo zmieni, niestety. W dniu swoich 35 urodzin tata wstał z bardzo tajemniczą miną. Wyglądał trochę jak nasz pies, kiedy przyłapało się go na spaniu w moim łóżku. Była niedziela i na szczęście nikt z nas nie musiał śpieszyć się ani do pracy, ani do szkoły. Na stole w kuchni czekało śniadanie, a przy nakryciu taty leżała niewielka paczuszka. Wprost umierałem z ciekawości, aby dowiedzieć się, co skrywa. Tata pojawił się w kuchni ogolony i pachnący swoją ulubioną wodą toaletową i natychmiast dostrzegł prezent. Wszystkiego najlepszego, powiedziała mama, a naszym oczom ukazał się miniaturowy model Harley'a. Tata obejrzał go dokładnie i postawił naprzeciw swojego nakrycia. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, zaczął nerwowo, mieszając kawę, ale mama spojrzała na niego, zabawnie marszcząc nos. Chyba nie wybierzesz się w drogę i to bez śniadania. No właśnie, o czymś takim marzyłem. Tata przedstawił model. Czekałem na to kilka lat. Kilka lat czekał na model, który mógł bez problemu kupić w każdym sklepie z gadżetami z wyższej półki? Nie mieściło mi się to w głowie. Nie chciałbym, żebyście poczuli się oszukani, ciągnął, czerwieniąc się jak mój kolega, kiedy nauczycielce zdarzyło się niespodziewanie wyrwać go do odpowiedzi. Oszukani? Zdziwiła się mama. W jaki sposób? Tata westchnął. Być może powinienem wam to powiedzieć wcześniej. Uśmiech znikł z twarzy mamy. Pomyślałem, że uznasz to za dziecinadę, mówił już tylko do mamy, zupełnie jakby nie było mnie obok. Przez ostatnie kilka lat odkładałem pieniądze. Brałem dodatkowe godziny, dodatkową pracę i udało mi się odłożyć tyle, żebym mógł... Zapadła chwila ciszy. Przełknąłem głośno ślinę. Żebym mógł kupić sobie motor, dokończył. Prawdziwego Harley'a. Wyraz napięcia na twarzy mamy złagodniał. Marzenia są po to, aby je spełniać, powiedziała z wahaniem i pocałowała tatę w policzek. Tutaj jeszcze nikt się nie spodziewał, jaki obrót przybiorą sprawy. I jasne, że tak, marzenia są po to, aby je spełniać. Zgadzam się z tym całkowicie. Sami wiecie, że ten temat jest ważny dla mnie i na tym też opieram moje lekcje z dziećmi, ale ważne jest, żeby one właśnie były realizowane tak, by nie szkodzić innym, a poza tym, aby one nam towarzyszyły całe życie, a nie w taki sposób, że my je po prostu odkładamy na nie wiadomo kiedy, na kiedyś tam, gdy nastąpi dobry moment i w pewnym momencie sobie zdajemy sprawę, że nasze życie po prostu mija gdzieś obok, jest cały czas w poczekalni, i po prostu wybuchamy w pewnym momencie, tak jak emocje, które są składane, jakoś tak kontenerowane w nas, te emocje, które są dla nas trudne i po prostu jak się miarka przebierze, to wufu, lecimy z koksem. I podobnie się dzieje z takimi niezrealizowanymi marzeniami, celami, choć wiadomo, niektóre są takie, które no zawsze gdzieś tam będą z tyłu głowy i być może nie będziemy w stanie ich zrealizować. Może to też dla nas dobrze, ale jeżeli będzie zawsze tak, że będziemy po prostu żyć w takim kieracie
takiego życia bez celu i bez swojej przestrzeni poza pracą, nawet jeżeli ta praca nasza jest pasją i to jest chyba wtedy najtrudniejsze, to może się zdarzyć tak, że nagle się obudzimy w takiej pustce po prostu i będziemy obarczać jakby winą też wszystkich wokół nas i nagle wydzierać to, aby te marzenia zrealizować. I wtedy się zachwieje świat wszystkich. I tak się tutaj stało u bohaterów tego opowiadania. Przeczytam Wam jeszcze tutaj fragmenty, chociaż miałam taki pomysł, żeby przeczytać je w całości, ale nie chcę Was tutaj zatrzymywać znowu zbyt długo, bo ostatnio już z tymi live'ami to po prostu przesadziłam czasowo. Natomiast jest tutaj tak wiele takich ciekawych kontekstów, których można dotykać. Tak jak już właśnie Wam wspomniałam i moment takiego dorastania i dorastania związanego oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, z takim zauroczeniem pierwszym, ze takim dostrzeżeniem, że koleżanka no, może być kimś więcej, ale także tego, że świat dorosłych nie jest tak idealistyczny i tak perfekcyjny, jak myśleliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie takie chwile w swoim życiu, kiedy te blaski, ten blask wokół rodziców, jaki jest zbudowany podczas dzieciństwa, trochę spada. Ja pamiętam, chociaż wiadomo, to nie jest jakiś taki moment, wiecie, życiowy, że po prostu pamiętam dokładnie chwilę i datę, ale pamiętam to uczucie i ono chyba jest zawsze. Przy jakimś takim dłuższym, bliższym poznaniu kogoś, kto jest dla nas autorytetem. No bo okazuje się, że jest to tylko człowiek, posiada wady, świat wygląda inaczej, może wyglądać inaczej niż w domu i wtedy cały ten anturaż trochę po prostu drży w posadach. I myślę sobie, że jeżeli... Znaczy zastanawiam się nad tym, czy da się to złagodzić, bo zniwelować na pewno nie. Zawsze będzie jakieś zranienie i rozczarowanie, ale można to złagodzić, tak sobie myślę, na dwa sposoby. Na to, żeby po prostu te marzenia, które mamy jako dorośli, realizować i pokazywać naszym dzieciom, że po prostu to się dzieje zawsze, a nie nagle. Dzięki temu też zadbamy o swoje wnętrze i to, że po prostu będziemy w takim emocjonalnym konstans, a nie w jakichś takich różnych wybuchach. Dwa, że będziemy się starali żyć bez oczekiwań. Mówię tutaj starali, dlatego że dopiero niedawno jakby weszłam na tę drogę, jest to trudne. Niektórzy twierdzą, że się da, wierzę temu, ale jeszcze tego nie doświadczyłam, więc mówię tutaj o tym otwarcie, że po prostu pozbywamy się oczekiwań co do drugiego człowieka, co do okoliczności, do tego, co nam życie zaoferuje i po prostu w 100% staramy się wziąć życie na tyle w swoje ręce. Nie chodzi mi tutaj o brak pokory, ale o to, że nie oczekujemy, aż ktoś na przykład się domyśli, że o coś nam chodzi, że się domyśli, że chcieliśmy tego Harley'a i nam po prostu kupi jakąś miniaturkę, tylko po prostu będziemy o tym mówić, będzie to dla nas normalne i po prostu no, taki temat marzeń, który się wydaje taki bardzo odległy, będzie czymś po prostu codziennym. Ja pamiętam, że w moim domu było normalne to, że rodzice mieli swoje marzenia różne, każdy z nich miał różne. Mój tata uwielbiał biegać, marzył o tym, żeby biegać, robił to i w różnych tam zawodach startował. Marzył o tym, aby mieć konie, w pewnym momencie się one pojawiły i są nadal. I to po prostu było jego marzenie i to po prostu było naturalne, chociaż na przykład zdarzały się takie osoby,
w rodzinie, no tutaj pod tytułem babcia u nas akurat, która po prostu tego totalnie nie rozumiała i uważała to za takie, no taki zbytek, że po prostu po co w ogóle inwestować w coś takiego i na to poświęcać czas, jak z tego nie ma dochodu. A no wiadomo, z różnymi wartościami mierzymy życie, niektórzy tym, że po prostu wszystko ma przynosić dochód. I to po prostu jakby no, było normalne. Dzięki temu też jest to dla mnie po prostu temat ważny i taki no niezwyczajny, ale zwyczajny, codzienny. I myślę, że dzięki temu jest łatwiej wtedy na przykład, gdy dziecko opowiada nam o swoich marzeniach, moja Oliwcia też ma swoje marzenia, i kiedy opowiada o tym i one są naprawdę tak z księżyca zdjęte, totalnie z księżyca zdjęte, to po prostu przyjmujemy to normalnie i nie budzi się w nas takie od razu prostowanie i sprowadzanie na ziemię, że to jest niemożliwe, że to w ogóle się nigdy nie wydarzy. Dziecko, weź ty się zajmij tym, żeby, nie wiem, skupiać się na rozwoju i na tym, co na jakichś takich przyziemnych rzeczach, tylko po prostu wiemy, że czasami to jest, z tymi marzeniami jest tak, że jest to jakiś etap przejściowy i że sami czasami musimy się przekonać o tym, że one po prostu pozostaną w sferze marzeń albo się zmienią i tyle. Ale to później się dzieje naturalnie. Natomiast kiedy my tak piłujemy, prawda, i mówimy, że to się w ogóle nie może zdarzyć, że w ogóle zapomnij, że gdzie tam, to właśnie na słowo nie mózg wiadomo jak reaguje, nie rozumie tego słowa albo raczej wręcz przeciwnie i wtedy efekt jest odwrotny. A tutaj tata z tego rajskiego ptaka chyba właśnie miał taki, no tutaj może też jeszcze doszedł kryzys wieku średniego, jak to niektórzy nazywają, albo przeżywanie drugiej młodości, bo jak się domyślacie, motor nie był tylko jedynym problemem. Okazało się, że tutaj no, w tle był romans. I to było smutne, bo ten motor i tak jakby zachłyśnięcie tym, że nagle w domu się pojawiały pomarańczowo-czarne bodajże, tak, gadżety, że nawet dom kolor zmieniał, takie piękne są tutaj fragmenty o tym. Kolorystyka domu się zmieniała, ale także kolorystyka emocji, które się w tym domu działy i rozmów, a później w ogóle rozmowy milkły i już nie było takich momentów przy stole jak kiedyś, takich zwykłych wypadów na zakupy, bo po prostu się zbyt dużo trudnych rzeczy nazbierało, o których się nie rozmawiało. Właśnie znowu pojawia się temat tego, że rzeczy dzieją się trudne w momencie, kiedy o nich nie rozmawiamy, nie przegadamy, chociażby emocji. I gdyby nie pojawił się romans w tle i to właśnie taka zdrada rodziny, to oczywiście ten Harley jak najbardziej byłby do przeżycia, nawet w momencie, gdy to po prostu wybucha tak nagle, się pojawia jak Filip z konopi wyskakuje. Ale tutaj doszło do takiego ogromnego zranienia i w pewnym momencie to dziecko, chłopak, miał no, do wyboru albo jakby z szacunkiem i z miłością odnieść się do swojego taty, nawet w momencie, gdy po prostu no, taki upadek się dokonał jakby w jego wykonaniu, albo się od niego odwrócić. I często w takich trudnych sytuacjach są też nasi uczniowie w dokonaniu takich różnych wyborów, które świadczą o tym, czy się jest, nie, może nie czy się jest, ale czy się zachowa przyzwoicie w danym momencie, czy nie. I na pewno mieliście do czynienia z takimi wychowawczymi sprawami, bo to jest nie do oddzielenia, nawet jak się wychowawstwa nie ma, że to się gdzieś tam przeplata w naszym szkolnym życiu, no, że nawalą dorośli. Po prostu ewidentnie coś się stanie złego i wtedy młodzi mają do wyboru albo po prostu jakby płyną z tym i pozwalają, aby to ich jakoś wciągnęło, ten smutek, ta rozpacz, albo starają się znaleźć taką przestrzeń, w której sami decydują o tym, jak oni się zachowają w tej sytuacji.
bardzo trudna i bardzo taka mocna lekcja, zwłaszcza kiedy to dotyczy tak bliskich osób jak rodzice. Kiedy się patrzy na cierpienie jednego rodzica, na szaleństwa drugiego i po prostu się tego nie rozumie, samemu jest w środku, to jest po prostu no, dla mnie nie do wyobrażenia. Ale tak się dzieje i na to też, na takie rozmowy też musimy być gotowi. Myślę też, że takie opowiadanie może być przyczynkiem do tego, aby w ogóle podjąć ten temat. Niekoniecznie może go jakoś tak przegadywać na forum klasy, gdy wiemy, że są takie kłopoty, ale może to jakoś otworzy dzieciaki na to, by oni sami ze sobą porozmawiali, znaleźli sobie przyjaciela czy przyjaciółkę. Tak jak tutaj główny bohater znajduje szarą myszę, jak na nią mówi, koleżankę z klasy, która bodajże się okazuje, że ma na imię Marta czy Magda, już teraz nie pamiętam, on Rafał. No i co? I okazuje się, że ta szara mysza to jest ktoś, na kim może polegać. Ktoś, kto nie będzie komentował sytuacji, bo to jest, no, to jest takie wydarzenie, na którego się nawet nie chce słyszeć komentarzy, no bo by trzeba było coś powiedzieć takiego niewygodnego w stosunku do rodziców, a tego nigdy nie chcemy słyszeć. Nawet jeżeli wiemy, że coś, nasi rodzice nie do końca może są w porządku w czymś, to tak naprawdę tylko my jako dzieci mamy prawo do tego, aby to powiedzieć, jakby czujemy, że mamy prawo, natomiast nikt inny tego zrobić nie może i w momencie, jak się z nastolatkiem jest, to jest po prostu najwrażliwsze. Zresztą sami wiecie, jak ktoś kogoś chce obrazić w szkole, to po prostu jedzie po rodzicach i to jest najgorsze, co można zrobić. I teraz chciałabym Wam przeczytać końcówkę, dosłownie ostatnie trzy strony, jak ta sytuacja się kończy. Z jednej strony po prostu jak to czytałam, powiem Wam, miałam taką nadzieję, brnęłam szybko przez te kartki, żeby się okazało, że on się mylił, ten Rafał, że mylił się, że widział tatę w takich sytuacjach, gdy się spotykał z jakąś inną panią w galerii czy tam w kawiarni. Natomiast, że się po prostu okazało jakąś taką pomyłką i że się to wszystko zakończy dobrze. A z drugiej strony później tak sobie pomyślałam, no bo jak się domyślacie, nie skończyło się dobrze, że w zasadzie może lepiej, że jest takie opowiadanie, bo w życiu nie zawsze się tak kończy wszystko dobrze jak na filmie, albo częściej nie. I może warto sobie tak chociaż na sucho stanąć jakby przed takimi faktami i spróbować przeżyć coś takiego, jakie to by mogło mieć konsekwencje. Zatem przenieśmy się do tej gorzkiej czekolady. Okazuje się, że tata uległ wypadkowi, po tym jak już wszyscy się dowiedzieli, że no, jest tutaj jakiś romans. Oczywiście to nie było jakoś powiedziane na forum, ani przegadane. Każdy po prostu się domyślał, wiedział swoje. Była cisza, boląca, krzycząca cisza w domu. Każdy to przeżywał na swoją, jakby na swój sposób. I w momencie, kiedy jakby docierają do Rafała pewne fakty, przyjeżdża karetka, jedzie do szpitala. Oczywiście nie pomyślał, wiadomo, wtedy, że to może być jego tata. Okazało się, że tato wylądował w szpitalu, miał wypadek na motorze. Bez zmian, powiedziała rano matka, pójdę tam po śniadaniu. Tam zupełnie jakby unikała słowa szpital i słowa tata. Na chwilę zatrzymała się w drzwiach. Czy czekała, aż powiem, że pójdziemy razem? Gdyby to był film, myślałem, bohater natychmiast pobiegłby do szpitala. Tam wybaczyłby ojcu i na ekranie pojawiłby się natychmiast napis koniec, bo reżyser nie miałby pomysłu, co zrobić z tym wszystkim. Czy to wszystko można było tak po prostu wybaczyć? A ty? Zapytałem wieczorem szarą myszę. Czy odpuściłaś swojemu ojcu? Bo okazało się, że szara mysza Marta też przeżyła rozwód, o nie, że też, ale przeżyła rozwód rodziców. Trudno powiedzieć, odpowiedziała szczerze. To naprawdę było bardzo dawno i nie widzieliśmy się od tamtego czasu. A gdyby przyjechał, zadzwonił, dopytywałem się. To chyba byłoby trudne. Nie mamy żadnych wspólnych wspomnień. Prawie żadnych, poprawiła się. Musielibyśmy zaczynać wszystko od początku, a na to trzeba dużo czasu. Czas.
Od chwili, kiedy w domu pojawił się motor, upłynęło ponad pół roku. Gdyby nie wypadek, dokładałyby się kolejne tygodnie, dni i miesiące. Jednak wciąż pamiętałam wspólne wyjazdy nad jezioro, normalne życie. Wiesz, zaczęła powoli, myślę, że jeszcze nie jest za późno. Myślę, że powinieneś, jeżeli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie, mawiał mój dziadek. Kiedy byłem mały, wydawało mi się, że chodzi mu o to, abym przy ziewaniu zasłaniał usta dłonią i nie dłubał w nosie. Ale teraz wiedziałem, że mówi o czymś innym. Ale jak miałem stanąć przy szpitalnym łóżku i spojrzeć ojcu w twarz? Sam nie wiem, dlaczego zdecydowałem się to zrobić. Być może miała na to wpływ opowieść Szarej Myszy o tym, jak jej babcia postanowiła spłacić zaciągnięte przez swojego syna kredyty. A może chciałam zapomnieć o swoim złym życzeniu. Bo był taki moment, że on chciał, tak powiedział to, nie pamiętam czy na głos, czy w myślach, żeby po prostu tata miał wypadek na tym motorze, bo tak co chwilę wyjeżdżał na ten motor. A może po prostu uznałem, że powinienem to zrobić. W końcu zanim to wszystko się wydarzyło, byliśmy normalną, kochającą się rodziną. Wszedłem do sali, a serce waliło mi jak oszalałe. Nad łóżkiem ojca, po niewielkim zielonym ekranie, przebiegały równe impulsy. Wiedziałem, że w szpitalnym parku siedzi Szara Mysza, mocno zaciskając kciuki. Tato, odezwałem się. Zamknięte powieki nie otworzyły się, ale lekko drgnęły. To ja, Rafał. Jestem tutaj, bo kiedyś byliśmy najlepszymi kumplami. Przykro mi, że... Po prostu jest mi przykro. Kiedy wychodziłem, zatrzymała mnie pielęgniarka. Należy z nim rozmawiać, powiedziała. Ci, którzy powracają do życia, pamiętają to. Przez pierwszy miesiąc wakacji przychodziłem do ojca codziennie. Siadałem obok jego łóżka i opowiadałem mu o wszystkim, co się dzieje. Nie pominąłem nawet Szarej Myszy. Czasami wydawało mi się, że mnie uważnie słucha, ale nie miałem odwagi zapytać, czy lekkie drżenie powiek to znak, że, jak określiła pielęgniarka, wraca do życia. Nie dotykałem jedynie jego przygody z motorem. Na to być może przyjdzie czas, myślałem. Twój ojciec powinien być z ciebie dumny, powiedział pewnego dnia lekarz. Nie pojechałeś na wakacje, żeby... Wzruszyłem ramionami. To była sprawa między mną, mamą i tatą. I może jeszcze Szarą Myszą, która jak zwykle czekała na mnie na ławce. Nie wiem, czy wychodząc ze szpitala byłem z siebie dumny. Nie zrobiłem niczego wielkiego. Po prostu musiałem to zrobić. A może nadal go kochałem? Taki smutny, trochę ciemny koniec, gorzki tego opowiadania, ale myślę, że bardzo, bardzo warto polecić go, przeczytać, przepracować, przemyśleć. To, jak właśnie szybko ten czas upływa, jak się zmienia wszystko, jak my się zmieniamy, bo tutaj też nawet sam temat tego, że rodzina się zmieniła, się pojawia. No zmieniła się dlatego tak drastycznie, bo sytuacja jakby się zmieniła po tym zachowaniu taty, natomiast rodzina się zmienia, bo my się zmieniamy i pomimo tego, że być może większość z nas ma takie doświadczenia, że no całe życie jest w tej całej rodzinie, to i tak pamiętamy inną wersję rodziny z dzieciństwa i teraz relacja z naszymi rodzicami też jest inna, bo my już jesteśmy inni, bo oni są inni, bo cała sytuacja jest po prostu już nowa i dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, nie dlatego, że nie dajemy, że nie warto dawać komuś szansy, ale dlatego, że po prostu to już nie jest ten sam człowiek. I wiecie, tak sobie myślę, gdy czytałam to opowiadanie, moja Oliwka no, ma dopiero 5 lat. Dopiero i aż. Po prostu ten czas tak szybko płynie. Ja pamiętam, jak zakładałam bloga, kiedy ona miała roczek. Kiedy myśmy tak ze wszystkim zaczynali właśnie w tym kierunku iść z moim mężem, bo on tutaj po prostu technicznie jest głównodowodzącą osobą i gdyby nie on, to by się to wszystko nie wydarzyło. Nawet to, że te live później na YouTubie się pojawiają, to oczywiście też jest jego zasługą. To po prostu nie mogę uwierzyć w to, że to już 4 lata trwa i że
Tak dużo przez ten czas się wydarzyło. Jednocześnie 4 lata sobie myślę, to krótko, a tak dużo się wydarzyło, wydaje się, że dłużej. A z drugiej strony, jak patrzę na Oliwkę, wy, na swoje dzieci, to sobie myślę, ludzie, po prostu niby człowiek jest cały czas przy niej, ale kiedy to się wydarzyło? To jest po prostu niesamowite. I dobrze jest taką gorzką czekoladę sobie ugryźć, wypić, nawet na początku właśnie wakacji, może właśnie dobrze. Bo teraz mamy więcej czasu dla tych naszych prywatnych dzieci, które zawsze w tych rodzinach nauczycielskich są niestety w jakimś sensie poszkodowane. I dobrze byłoby to zmienić, bo to są nasze dzieci i tylko one zostaną z nami na zawsze. A te nasze szkolne dzieci są bardzo ważne, ale one no, po prostu przychodzą, odchodzą i mają swoje życie. A później czasami może być nam szkoda, że tak niewiele, albo może mogliśmy więcej czasu zainwestować, poświęcić, zadedykować naszym prywatnym dzieciom. Dlatego czasami taka trochę gorzka garść dziegciu jest ważna, aby się no tak po prostu postawić do pionu. I pomyśleć o tym właśnie, co ważne. I wiecie co, tak jeszcze w ogóle w tej gorzkiej czekoladzie bardzo podoba mi się to, już tak abstrahując od tego smutnego opowiadania, że jest tutaj taka narracja prowadzona właśnie tak jak słyszeliście, pomimo trudnych tematów lekko, ale w taki sposób jakby przypominający czasy, kiedy po prostu człowiek był wolny, bo nie siedział przed, dzieci nie siedziały przed komputerami, w grach komputerowych, w smartfonach, tylko po prostu wychodziły na podwórka, miały swoje życie, miały swoich przyjaciół, po prostu wszystko działo się w takiej bliskiej, realnej przestrzeni. Ja pamiętam czas, kiedy pracowałam w gimnazjum i moi uczniowie, pomimo że wiadomo, no, te gry komputerowe jasne, że były i hulały, ale miałam taką klasę, że oni po prostu spędzali swoje życie na podwórku, na boisku i to było tak cudowne, jak ja słuchałam ich opowieści, jak się spotykają, jak gotują razem parówki z drzewem na przykład, jedzą i opowiadali, proszę Panią, jakie w ogóle żeśmy danie wymyślili, super. No po prostu cudowne, cudowne to było i czasem sobie to wspominam jeszcze. I oni nadal jeszcze niektórzy mają ze sobą kontakt. To jest po prostu niesamowite, te przyjaźnie z dzieciństwa. I po prostu byłoby fajnie, żeby ich jakby zarazić tym, aby budowali wakacje na zasobach. To znaczy, powiem Wam, o czym miałam lekcję właśnie z moimi uczniami wczoraj. Gdyby tutaj jeszcze był z nami ktoś, kto chciałby dołączyć swoje dzieci do takich właśnie moich zajęć z Fit Polskiego online, to mamy taką jedyną możliwość teraz, żeby dołączyć do kursu. Zorganizuj się z Kanwą w 4 dni. Brzmi to może tak bardzo właśnie programowo, ale jak się domyślacie, Kanwa to jest tylko taki przyczynek, zeszyt jakby do naszego zapisywania o czymś większym. I powiem Wam, na czym polegały nasze zajęcia wczorajsze z moją grupą maluchów. Maluchów, czyli klasy 4-6. Mianowicie mówiliśmy sobie o tym, że zrobimy wszystko, aby nasze wakacje były, abyśmy byli podczas tych wakacji uważni i wdzięczni. W Kanwie właśnie tworzyliśmy sobie taką infografikę, każdy swoją, na której każdy zapisywał jakby swoje rzeczy, które chciałby przez wakacje zrobić, ale jedno hasło było obowiązkowe dla wszystkich: jestem uważny i wdzięczna, albo jestem uważna i wdzięczna. I polegało to na tym, że niezależnie od tego, co się w te wakacje wydarzy, no bo one będą trochę inne niż zwykle, może inne nawet niż planowaliśmy, może myśleliśmy o tym, że wyjedziemy nie wiadomo gdzie, a tak się nie wydarzy, to o, widzę, że tutaj już mój mąż wkleił link, także można sobie zerknąć, to po prostu nie będziemy mieli do tych wakacji oczekiwań, że po prostu pojedziemy pod palmy i będziemy sobie pili z palemki, tylko będziemy budowali na zasobach. To znaczy, na pewno każdy z nas mieszka w jakimś miejscu, w którym są cudowne przestrzenie, jeszcze przez nas nieodkryte, że może właśnie postanowimy sobie, że codziennie będziemy zwiedzać
swoje miejsce zamieszkania spacerami. I po prostu sami nawet moi uczniowie mówili o tym, że mieszkają w jakimś tam mieście czy przed miastem, którego niezbyt dobrze znają i chcą go poznać. I po prostu będą sobie codziennie spacerować jakąś inną drogą. Że na przykład będziemy zbierać kamienie i je malować. Że będziemy sobie robić zdjęcia na przykład różnych zwierząt, które spotkamy podczas tych spacerów i tak dalej. I po prostu zwykłe rzeczy. O, były na przykład takie propozycje, że jeden uczeń, że przejedzie z Nowego do Zakopanego na rowerze, to jest, już teraz nie pamiętam ile kilometrów, 20 chyba, tak mówił. I po prostu takie po prostu super rzeczy, jak z naszego dzieciństwa wzięte. To nie chodzi mi o to, żeby teraz pokazywać, że to nasze były lepsze. Nie, nie, nie. Tylko takie po prostu zwyczajne. Zwyczajne, ale niezwykłe. Niezwykłe, bo zorganizowane przez samych siebie, bezkosztowe, a polegające na tym, że zawsze będziemy uważni i wdzięczni za to, co nas spotyka. Bo na tym też polega to życie bez oczekiwań. Jeżeli nie oczekujemy od drugiej osoby, od innych tego, że nam jakoś super to życie zorganizują, to po prostu to, co będzie więcej, to, co nam się więcej przydarzy, to, co więcej dla nas zrobią, to będzie taki prezent i będziemy się z niego cieszyć jeszcze bardziej. A jeżeli coś się nie wydarzy, to po prostu się nie wydarzy i ponieważ myśmy się nawet tego jakby nie spodziewali, no to nie będziemy czuli straty i to jest po prostu cudowne. Kochani, i tym akcentem, już takim słodszym, prawda, niż ta gorzka czekolada, chciałabym zakończyć to nasze spotkanie. Takie z okazji Dnia Taty, ale no, treści były różne. Z tym, że właśnie ta rola rodzica i to, że jest, ma się jakąś taką rolę w swoim życiu, to jest coś niepowtarzalnego, ale jednocześnie przemijalnego. To jest nasze dzieci, tak jak i nasi uczniowie, nie są nam dani na zawsze, tylko na chwilę. Dobrze o tym pamiętać, no bo to już nigdy nie wróci. Zatem, kochani, życzę Wam tego, abyśmy byli właśnie uważni i wdzięczni na to wszystko, co nas spotyka. Teraz już ostatnie dni tego roku szkolnego, niech one po prostu będą lekkie, wolne, bez oczekiwań. Co będzie, to będzie, co nam życie przyniesie, to po prostu weźmiemy i będziemy z tego czerpać. Cudownego dnia Wam życzę. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że widok Wam się podobał. Ja sobie teraz jeszcze zerknę na Wasze komentarze. Pan Robert, boleje nad tym, że uczniowie doświadczają dziś zranienia rodzin. Mają przestrzeń, wyobrażenie dziwnych rodzin. Pojęcie rodziny się dla nich dewaluuje. Zgadza się, jest to, w ogóle to jest bardzo, bardzo delikatny temat. Ja mam wrażenie, że im że po prostu im dłużej będziemy żyć na tym świecie, to tym trudniejszy ten temat będzie. Nie wiem, jak się mam tak ustawić, żebym widziała, a jednocześnie jakoś, żeby było widoczne. Ale jeżeli my go przemilczymy, to będzie jeszcze trudniejszy. Też nie jestem zdania, że to mamy nieść na swoich barkach, bo kiedyś byłam po prostu taką siłaczką, wiecie. Sama już nie wiem, czy byłam, czy ja po prostu nadal nie mam takiego jakby skażenia. Ale wiem, że jestem świadoma tego, że nie jest to dobre, aby brać na siebie takie ciężar jakby odpowiedzialności, to może nie, ale ciężar jakby takich trudnych doświadczeń naszych uczniów na siebie czy ze sobą. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe, aby do tego się nie odnosić, czy tego ciężaru nie nieść razem z uczniami, ale na pewno nie w takim stopniu, który zabiera nam nasze życie. Bo też po prostu zwyczajnie nie będziemy mieli na to siły, aby tutaj jakoś z dystansem móc do tego podejść. Ale to prawda, dewaluuje się to i taka dbałość o rodzinę, nawet jeżeli są uczniowie, którzy mają pełne rodziny. Na szczęście wydaje mi się, że na razie jest, no, też trudno tak mówić o statystykach, no ale że raczej jest tak po prostu zazwyczaj, że jednak te rodziny są. Aczkolwiek też różnie to bywa. Czasami jest, że na papierze jest ta rodzina, a w rzeczywistości różnie to bywa. To się jakby tego nie docenia, nie ceni. I może chociaż takie przeżycie tekstu, opowiadania, które dotyka takich spraw, próba
wczucia się w taką sytuację, już boli. Także no, może to też nauczy tego, aby dostrzegać i cenić to, że jest mama, że jest tata i że po prostu są ludzie, którzy po prostu są z nami zawsze. To jest już ogromna wartość. Każda wartość ma przyjemność czekolady i mniejszą przyjemność goryczki. Tak, 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 zgadza się. No, róże mają kolce, jasne. O, Karolcia nawet była, może nawet jest. Dobra książka na wykonywanie przez uczniów krótkich etyd teatralnych. O, cudownie, tak. Pan Robert już tutaj mówił właśnie, że ostatnio dawał znać właśnie, że jest tutaj specjalistą od teatru. Super. Cudownie, cudownie, że taki jest pomysł. O, Karolcia napisała, że trafiłam w obecny nastrój. No chciałabym powiedzieć, że się cieszę, ale się nie cieszę, że nastrój taki gorzki. Mam nadzieję, że trochę tej czekolady było tutaj więcej, takiej słodkiej i że po prostu chociaż trochę ciepła i iskierki po tym naszym spotkaniu w tym dniu będzie więcej. I pani Maja Greczek napisała, że było. Właśnie się zastanawiałam, pani Maju, czy jest pani cały czas z nami. Cudownie, cudownie, że po prostu nawet rodzice moich dawnych uczniów czasem tutaj trafiają. Jest to dla mnie po prostu, aż mi się tak, no, zaraz mi jakaś łezka poleci. W ogóle się nie spodziewałam, że się teraz rozkleję jeszcze na koniec. Ale wiecie, to była taka ukochana, ukochana klasa. Super, kochani, bardzo Wam dziękuję, że tutaj byliście. Widzimy się znowu. Karolcia jest jeszcze. No właśnie, pan Robert napisał, że specjalista chce być dobrym nauczycielem. No to właśnie, jak się jest... Wiecie co, jak się jest po prostu dobrym człowiekiem, to się jest dobrym nauczycielem, bo nauczycielem jest się takim, jakim jest się człowiekiem i jest się wtedy po prostu specjalistą, bo nauczyciel to jest specjalista od człowieczeństwa i to wystarczy w zupełności. Tak jak to Asia Krzemińska, Zakręcony Belfar, napisała jakoś w ostatnim poście, że obowiązki nauczyciela to widzieć, słyszeć i czuć. I to jest wszystko. I w zasadzie tym możemy akcentem zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. W czwartek się widzimy, ale kochani, w przyszłym tygodniu po prostu będzie zmiana. Niestety we wtorek live'u nie będzie, dlatego że ja już od następnego tygodnia po prostu też mam inne jakby swoje aktywności. Przez wakacje chyba się one jeszcze po prostu natężą. No, z czego też się cieszę, jednak... Pani Maja napisała, że się też rozkleiła. Super. To znaczy cieszę się, że nie tylko ja. Taka po prostu beksa jestem, no ale tak, moja kochana klasa, ona po prostu zawsze zawsze po prostu będzie wzruszać. I co? I właśnie, w czwartek się widzimy, we wtorek naszego spotkania nie będzie, ale w czwartek będzie. I myślę, że chyba przez wakacje byłby dobrym pomysłem, byłoby może raz w tygodniu spotkania, nie dwa razy. Dajcie znać, bo też nie chciałabym Wam tutaj zabierać Waszych poranków z dziećmi właśnie na nasze spotkania takie czytelnicze, chociaż wiadomo, większość osób i tak to później ogląda po czasie, co też jest jak najbardziej w porządku. Aha, i a propos właśnie tego, że mi się tak trochę zacieśniają przestrzenie czasowe, to teraz jest najlepszy moment, żeby dołączyć do tej naszej kanwy, dlatego że chyba nawet się wydarzy tak, że będzie tylko jeden turnus nasz wakacyjny, bo po prostu... Później będę miała jakby inne aktywności swoje zawodowe, zatem, jeżeli ktoś jeszcze chciałby do nas dołączyć, to niech tak się stanie, bo od września no, będzie tylko taka grupa, jaka się nam zbierze po prostu teraz. Pan Robert skończył kawę, a więc to jest dobry moment, aby zakończyć tego live'a już przedłużonego. Dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście i do zobaczenia w czwartek.